zlecają się porządek obrad dzisiejszej sesji. Postanowienie nr 263, łamane na 2014, komisarzowi Wojciechu Płocku z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miasta i Gminy Drobinie. Pani Przewodnicząca, jeżeli mogę, widzicie Państwo, roztargniony przewodniczący jest gorszy niż pion w czasie burzy. Proszę Pana, Panie Andrzeju Krzysztofie Togowski, wybaczy mi Pan, nie zrobiłem tego, co... Komisarz Wojciech Płock na podstawie artykułu 20 ustęp 2 i artykułu 29 a ustęp 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, to jest jednolity wynik ustaw z 2013 roku z późniejszymi zmianami, pozycja 594 z późniejszymi zmianami. W związku z artykułem 382 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku kodeks wyborczy, dziennik ustaw nr 21, pozycja 112 z późniejszymi zmianami postanawia zwołać pierwszą sesję nowo wybranej Rady Miasta i Gminy w Drobinie na dzień 28 listopada 2014 roku o godzinie 11 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie ulica Marszałka Piłsudskiego 12 w celu złożenia ślubowania przez radnych i burmistrza. Paragraf 1. Porządek obrad sesji. Punkt 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Ślubowanie radnych. 3. Złożenie ślubowania przez burmistrza. 4. Ustalenie porządku obrad. 5. Powołanie komisji uchwał. 6. Wybór przewodniczącego rady. 7. Przejęcie przez przewodniczącego rady prowadzenia sesji odrębnego seniora. 8. Zakończenie obrad pierwszej sesji. Tak, teraz Wysoka Rado, przystąpimy do złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych. Proponuję, aby ślubowanie odbywało się w następujący sposób. Do odczytania roty ślubowania poproszę najmłodszego wiekiem radnego, pana Mariusza Sławomira Lewickiego, a następnie będę odczytywała kolejność listy obecności, imiona i nazwiska radnych, którzy powstaną i wypowiedzą według swojego wyboru ślubuję lub zwrot ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Czy są inne propozycje? No nie ma. W takim razie przystępujemy do ślubowania. Wiernie Konstytucji i Prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Pani Agnieszka Budzior. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Marcin Frączak. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pani Barbara Jankowska. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Henryk Jeziak. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Marek Adam Kasprzak. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Adam Zbigniew Kłosiński. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. To jest ten Mirosława. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Lewicki, Mariusz Sławomir. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Tomaski, Ireneusz Grzegorz. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Milczarek Krzysztof. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pani Olęcka Agnieszka. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan
Wawrowski, Andrzej Krzysztof. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Wiśniewski Maciej. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Zajączkowski Ireneusz. Ślubuję, tak mi dopomóż Panie Boże. Pan Okrętowski Kazimierz. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję bardzo i gratuluję. I stwierdzam, że radni złożyli ślubowanie obiegu mandatowego Rady Miejskiej w Robinie w kadencji 2014-2018. Obecnie przystąpimy do złożenia ceremonii ślubowania przez nowo wybranego burmistrza miasta gminy w Drobinie i poproszę pana Andrzeja Wojciecha Semoleja o wystąpienie do złożenia ślubowania. Obejmując urząd burmistrza miasta i gminy Drobin, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta i gminy Drobin. Tak mi dopomóż Bóg. Formalne sprawy zostały już dzisiaj załatwione, te najważniejsze, a więc zaprzysiężenie radnych, zaprzysiężenie nowego burmistrza. Został nam gest taki symboliczny, symboliczne przekazanie władzy przez ustępującego burmistrza, burmistrzowi, elektorowi do chwili obecnej, burmistrzowi nowemu wybranemu. Mam przed sobą ten symboliczny klucz, proszę Państwa, który otrzymałem od poprzedniego burmistrza, pana Stanisława Wojciuka, 12 lat temu. Ten klucz określiłem dzisiaj, kiedy spotkaliśmy się z panem burmistrzem elektem w gabinecie burmistrza, jako wytrych do sukcesu. Bo myślę, że całe te lata, kiedy on był zamknięty w sejfie, a otwierany wtedy, kiedy w miarę potrzeby, to dobrze służył naszemu społeczeństwu. Myślę, że te 12 lat, które miałem zaszczyt i przyjemność sprawować tą funkcję, możemy określić dla naszego miasta i dla naszej gminy jako okres udany, okres wielkich przedsięwzięć, okres wielkich inwestycji, zmieniających rzeczywiście oblicze naszego miasta i naszej gminy. Pozwólcie Państwo, że korzystając z tej ostatniej okazji, gorąco wszystkim podziękuję za współpracę. Myślę, że żaden burmistrz, żaden wójt, żadna osoba funkcyjna nie będzie mogła pochwalić się sukcesami, jeżeli nie znajdzie sobie ludzi do współpracy, jeżeli nie znajdzie uznania wśród w społeczeństwie i akceptacji swoich działań. Myślę, że ja je znalazłem i dlatego gorąco dzisiaj dziękuję
Zacznę od może największej tutaj grupy obecnej na sali, czyli sołtysów. Zawsze ceniłem sobie ten kontakt z Państwem. Codzienna Wasza obecność na radach miejskich, moja obecność na zebraniach wiejskich powodowała, że miałem ten kontakt, miałem tą informację i miałem to poczucie, że robimy wspólnie to, co potrzeba, to, co społeczeństwo oczekuje. Gorąco dziękuję prawej tej swojej stronie, czyli dyrektorom, prezesom, członkom spółek, zarządów, z którymi, była jeszcze bliższa współpraca z uwagi na bliskość i konieczność podejmowania codziennych decyzji służących rozwojowi tych instytucji, rozwojowi szkół, rozwojowi przedszkola, rozwojowi stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Myślę, że dzięki zrozumieniu i dobrej współpracy wszystko to przebiegało dobrze i że dzisiaj mogę powiedzieć, że przekazuję swojemu następcy dobrze funkcjonujący organizm. Gorąco dziękuję swoim najbliższym pracownikom, czyli pracownikom Urzędu Miasta i Gminy. Nie byłoby, proszę Państwa, tych sukcesów gminy, gdyby nie fachowa i oddana kadra kierownicza i cała administracja. Myślę, że to wszystko, czym możemy się pochwalić, to jest efekt ich odpowiedzialności, ich kompetencji i fachowości. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję gorąco Radzie Miejskiej. 12 lat to, proszę Państwa, 12 lat intensywnej pracy i współpracy z Radą Miejską. I nawet jeżeli możemy określić, że były okresy lepsze i gorsze, to mogę zawsze powiedzieć, jestem o tym przekonany, że pewien stopień zrozumienia, pewna doza satysfakcji może leżeć po każdej stronie i że Państwo radni znajdujecie i znaleźliście w sobie tyle sił, żeby wspierać, popierać, wymyślać i żeby wprowadzać to wspólnie z burmistrzem w życie. A o czym, no to wszyscy przecież wiemy. Dziękuję więc wszystkim i życzę. Panie burmistrzu, naprawdę szczerze życzę sukcesu, bo pańskie sukcesy to sukcesy miasta. I je należy tylko i wyłącznie w takich kategoriach rozpatrywać, zapominając, że raz na 4 lata jest kampania wyborcza, że raz na 4 lata trzeba się pospierać i poprzepychać. Dzisiaj mówimy, pański sukces ma być sukcesem miasta. Miasto skorzysta tylko wtedy, kiedy pan znajdzie odpowiedni sposób, aby w odpowiedni sposób ten klucz wykorzystać. I tego panu szczerze życzę. Proszę Państwa, ogłaszam na 5 minut.
Odnośnie wyboru przewodniczącego i wice, czy będziemy, bo mnie bardzo czy wice też będą mówili na dzisiejszej sesji. Ja się proszę o 5 minut przerwy.